Jeszcze nie mamy obiecanego województwa częstochowskiego, a już coraz głośniej mówi się o likwidacji dyspozytorni medycznej mieszczącej się w Częstochowie przy ulicy Sikorskiego. Zadania przyjmowania zgłoszeń wypadków czy zachorowań mają przyjmować placówki w Katowicach i Gliwicach i mają być to jedyne tego typu placówki w województwie śląskim. Ustawa zmodyfikowana o Państwowym Ratownictwie Medycznym przewiduje, że z dniem 1 stycznia roku 2021 dyspozytornie medyczne przechodzą we władanie wojewody. 24 pogotowie Częstochowa, proszę. Pracownicy dyspozytorni, którzy byli już poinformowani o planach likwidacji, nie kryją obaw. I stąd niepokoje, że na terenie województwa śląskiego mogą być tylko dwie dyspozytornie. Ustawa daje możliwość wojewodzie funkcjonowania dotychczasowych dyspozytorni aż do roku 2028. Także to będzie już decyzja wojewody, czy postawi w stan likwidacji i kiedy. Zaniepokojeni mogą się czuć nie tylko medycy, ale także sami pacjenci. Było spotkanie związane z przejęciem dyspozytorni, bo ci pracownicy z mocy ustawy staną się pracownikami wojewody z dniem 1 stycznia 2021. Czy dwie dyspozytornie na duże województwo nie sprawi, że pomoc medyczna do ludzi będzie docierać nieco później? To jest niebezpieczeństwo, dlatego że system przewiduje zastępowalność dyspozytorni i my jako dyrektorzy uważamy, że w tej chwili przy mniejszych dyspozytorniach ta zastępowalność jest łatwiejsza i lepsza, tak? Przejmuje się mniejszy teren. No teraz proszę wyobrazić, że jakieś inne województwo musi przejąć tak wielką dyspozytornię w Katowicach czy w Gliwicach, tak? Czyli to są tysiące zgłoszeń na dobę. To my tu widzimy problem, że ta koncentracja dyspozytorni ma pewne granice. No nie może to być jedna dyspozytornia na terenie całego kraju. A co się stanie, jeśli PiS dotrzyma słowa i powstanie województwo częstochowskie? No to rzeczywiście, gdyby ono powstało, to mogłoby się okazać, że to jedyne województwo bez dyspozytorni.